Witam Państwa w kolejnym wydaniu magazynu Tydzień. Oto najciekawsze wydarzenia na Cyprze, które miały miejsce w minionym tygodniu. Przedstawiciele cypryjskiej Polonii oraz uczniowie polskich szkół na Cyprze wraz z rodzicami i nauczycielami ponownie włączyli się w akcję narodowego czytania organizowaną przez ambasadę RP w Nikozji. Wybraną w tym roku lekturą było o nadniemnym Elizy Orzeszkowej. Wydarzenie otworzył ambasador RP w Nikozji, pan Marek Szczepanowski, a następnie uczestnicy wspólnie odczytali fragment pierwszego tomu powieści. Zdaniem Ministerstwa Transportu w chwili obecnej mandaty za wykroczenia drogowe są zbyt wysokie. Jak twierdzi minister, opłacenie mandatów w wysokości 300 euro dla wielu kierowców jest po prostu niemożliwe przy tak niskich zarobkach na wyspie. Co na to parlamentarzyści? Cypryjski minister rolnictwa powiedział, że trwa procedura rejestracyjna ziemniaków z czerwonej gleby w rejestrze oznaczeń geograficznych Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że w rejestrze znajdują się już takie cypryjskie produkty jak halloumi czy lukumi. Prawie 60 tysięcy uczniów szkół podstawowych na Cyprze rozpoczęło nowy rok szkolny. Działalność wznowiły także polskie szkoły na Cyprze. Oby do wakacji. Nieznany sprawca ostrzelał w nocy z niedzieli na poniedziałek budynek banku w Limassol. Kule trafiły w szyby, w dwa bankomaty, przeszkloną fasadę filimuskając wewnętrzne ściany i powodując drobne uszkodzenia biurek. Nikomu nic się nie stało. Policja prowadzi śledztwo. Dwa dni trwała walka z pożarem w okolicach Limassol, który wybuchł w sobotę około godziny 13. Strażacy ogłosili całkowite jego ugaszenie w poniedziałek rano. Ogień strawił ponad 6 km kwadratowych lasu. Opady deszczu pomogły w ugaszeniu pożaru w Limassol, ale towarzyszący im wiejący silny wiatr uszkodził wyposażenie zewnętrzne w Paphos. Przewrócone parasole, zerwane markizy i zniszczone stoły i krzesła to obraz, jaki zastali mieszkańcy miasta w poniedziałek rano. Minister pracy zapowiedział, że już w tym roku pierwsze emerytury zostaną wypłacone w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Teraz, na pierwszą wypłatę, czeka się 5-6 miesięcy. Przypominamy, że ministerstwo zapowiadało już przyspieszenia wypłat zasiłków, a nadal na pierwszy zasiłek dla bezrobotnych czeka się 3 miesiące, a chorobowe ponad pół roku. Cypryjski rząd uznał kawę za artykuł pierwszej potrzeby i obniżył na jej zakup podatek VAT. Teraz będzie można kupić tańszą frappę. W końcu zarówno mleko, jak i cukier także znajdują się na wspomnianych liście. Cypryjski zakład energetyczny złożył wniosek o zgodę na podwyżkę cen prądu aż o 25%, tłumacząc się zwiększonymi kosztami operacyjnymi. Organ nadzorczy nie wyraził na razie zgody na podwyżkę. Kluczowe jest tu wyrażenie na razie. Koty zemściły się na ludziach i przestały chronić sąd. Myszy przegryzły kable elektryczne i budynek został pozbawiony prądu na kilka godzin. Do łask wróciły maszyny do pisania, a świadkowie musieli składać zeznania na dziedzińcu budynku. Jedna z partii politycznych zaproponowała, aby sprawdzać za zbiorników paliwa w pojazdach jadących na północ. W propozycji napisano, że w przypadku, gdy zbiorniku będzie zapełniony poniżej 3/4 poziomu, kierowca powinien zapłacić 500 euro lub zawrócić, mogąc dotankować na południu do pełna. Sierpień tego roku był jednym z najcieplejszych sierpni na Cyprze, podczas którego pobito kilka rekordów temperatury, szczególnie na obszarach górskich i minimalnych średnich temperatur na obszarach przybrzeżnych. W Nikozji zanotowano temperaturę ponad 45 stopni Celsjusza. Na obszarach przybrzeżnych temperatura była średnio wyższa o ponad 2 stopnie niż normalnie. To dopiero początek roku szkolnego, a już część dzieci nie dociera do szkoły. Winny jest brak miejsc w autobusie szkolnym. Młodzież po prostu nie mieści się w autobusie i zostaje na przystankach. Do wyborów parlamentarnych pozostał niecały miesiąc, a Polonia wciąż nie wie, gdzie będzie mogła oddać swój głos. Prawdopodobnie na Cyprze jedynym miejscem głosowania pozostanie, jak w latach poprzednich, konsulat w Nikozji. Organizacje polonijne apelują o uruchomienie kolejnego punktu w Limassol. Decyzji wciąż nie ma. Zgodnie z przepisami wszelkie informacje powinniśmy uzyskać przed 25 września. A teraz kilka cypryjskich ciekawostek. Napiszcie koniecznie w komentarzach, czy podoba Wam się taki sposób przekazywania informacji i czym powinniśmy się jeszcze zająć. To jest niezaprzeczalny fakt. Na Cyprze wciąż w użytku są czeki bankowe. Do niedawna każdy na Cyprze miał książeczkę z czekami. Oczywiście oprócz kart płatniczych.
to właśnie czekami wiele firm płaciło wynagrodzenia, a sklepy przyjmowały te właśnie formy płatności. Niestety wystawiane czeki coraz częściej są bez pokrycia. W tym roku wartość niezrealizowanych czeków to 693 918 euro. Michała poznaliście podczas ubiegłorocznego finału WOŚP na Cyprze. Teraz bierze udział w telewizyjnym programie The Voice of Poland i zakwalifikował się do kolejnego etapu. Trzymamy kciuki za zwycięstwo. Jakby co, to Marek już odwrócił, więc to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Cieszymy się, że byli Państwo razem z nami. Z komentarzy wynika, że spodobał się Państwu nasz cotygodniowy program podsumowujący tydzień. Zapraszamy do kontaktu z nami mailowo na newsmałpa.cypr24.pl. Mogą także Państwo do nas zadzwonić na cypryjski numer 999 611 24 lub napisać SMS-a. Jeżeli nie odbierzemy połączenia, z całą pewnością oddzwonimy. Do zobaczenia za tydzień.